Witam wszystkich, z tej strony Pepol. Dzisiejszą eksplorację przeprowadzę pod Krakowem. To już kolejna willa opuszczona na moim kanale. Okazuje się, że w Polsce też można znaleźć takie obiekty. Wejście na takie obiekty są na własne ryzyko, także nie naśladujcie mnie. No chyba, że szybko biegacie. Willa jest dość ciekawa, nie znam jej historii niestety, bo jest to bardziej spontaniczna eksploracja. Jednak jak wiecie, nie przejadę obojętnie obok takiego obiektu. W czasach swojej świetności naprawdę musiało to wyglądać pięknie. Willa ta jest położona na dość dużym obszarze i liczę tylko, że będę mógł dostać się do każdego pomieszczenia. Zważywszy na zarośnięty teren, jestem pewien, że na pewno już nikt z właścicieli nie odwiedza tego miejsca. O ile oczywiście jeszcze żyją. Lub jak wiele takich obiektów jest częścią sporu rodzinnego. Nim zostanie rozwiązany, willa już nie nadaje się do zamieszkania. Jeśli ktoś ma informacje co do tego miejsca, to z chęcią posłucham. Piszcie komentarze pod spodem. Z chęcią się dowiem, co tu się naprawdę stało. Czy auto, które teraz widzimy, zostało spalone po wyprowadzce, czy była to groźba? I z tego powodu właśnie została opuszczona ta willa. Spróbuję teraz zajrzeć do środka. Mam tylko nadzieję, że wszystkie drzwi będą stały otworem. Jednak mam niewielki problem ze względu na to, że nie wziąłem z sobą latarki. Kamerkę mam zawsze. Tego nigdy nie zapominam. Jednak z latarką jest problem.
Jak widzimy, zostały jakieś resztki wyposażenia. Spróbuję teraz wejść do głównego pomieszczenia, czyli salonu. Może jednak zacznę od góry, oczywiście, jeżeli będzie szło tutaj wejść. Schody porozwalane, także trzeba uważać. Niestety górne drzwi zamknięte, więc eksplorację przeprowadzę jedynie na dole. Drewniane zadaszenie, jak widać, już ulega. W niektórych miejscach jest po prostu zapadnięte. Przegniły krokwie i wszystko spadło. Salon, jak widać, jedno z ładniejszych pomieszczeń w tej willi. Wygląda tutaj jednak, jakby po prostu było niedokończone. Być może ktoś przerwał budowę z jakiegoś powodu. Ja się już żegnam z wami powoli i oczywiście widzimy się znów za tydzień.